Now, that all adds up to just about the smoothest, sweetest ride you've ever found in any car. And your Studebaker dealer wants you to come in and try it for yourself. Yes, Studebaker would like to have you come in to any of its dealers in Los Angeles County tomorrow or this weekend without the slightest obligation on your part and try the 50 Studebaker. And bring your family. They'll love it too. Or phone your Studebaker dealer and he'll be glad to bring a new Studebaker right out to you. And oh yes, by the way, with Studebaker's new low prices now in effect, thanks to huge volume demand, you'll find that the down payments have been lowered as well. Why, on some models, you can buy a new 1950 Studebaker for as little as $361 down. Po dużym sukcesie pierwszego naszego odcinka właśnie z Muzeum w Jasienicy, wracamy tutaj z powrotem. Tak, bo były prośby i groźby, nawet fizyczne. Więc na wasze żądanie zjawiamy się z powrotem u wujka Andrzeja, żeby wam pokazać kolejne cuda techniki z tamtych lat. Tym razem wujek Andrzej opowie nam trochę więcej o swoich pięknych klasykach. Co to będzie, jakie to będą samochody, oglądajcie. No i pięknie. Dobra. Opowiadaj, bo to... Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie z Jasienicy Rozsielnej, nie tej Jasienicy na Śląsku, słynnej niegdyś z produkcji ceramiki, ale właśnie z tej Jasienicy Rozsielnej z podnóża Bieszczadów, czyli Jasienica Rozsielna jest położona między Rzeszowem a Soliną, mniej więcej za Rzeszowem na 40 kilometrze. Jasińskie Muzeum zostało stworzone w celach edukacyjnych i dlatego tutaj zobaczycie Państwo różne samochody, aby pokazać rozwój motoryzacyjny na przestrzeni stu kilkudziesięciu ostatnich lat. Jesteśmy dzisiaj przy bardzo ciekawym samochodzie. To jest Graham Shark Nose, się tak nazywa, Supercharger z 1939 roku, firma amerykańska. Jak na nowe czasy to miał dosyć dużą pojemność, bo ponad 3,5 litry. Moc 86 kW, więc to całkiem sporo nawet jak na dzisiejsze warunki. Ale no, piękny samochód dla bardziej zamożnych klientów był produkowany przez kilka lat, ale niestety nie oparł się barierowi popytu, bo przyszła za chwilę wojna i niestety nie było chętnych do kupowania. W każdym razie tylu chętnych, żeby zapewniło zakładom rentowność. Upadł podobno, podobnie jak wiele, wiele innych firm, nie tylko amerykańskich, ale także światowych. Graham ma wygląd i kształt jak żaden inny samochód. Wspaniała konstrukcja, która nie tylko była wyjątkowa w swoim wyglądzie, ale także stylistycznie wyprzedzała o lata świetlne swoich rówieśników. Taki był urok charakterystycznego projektu Graham Shark Nose wtedy i teraz, tyle lat po tym, jak został po raz pierwszy pokazany publicznie. Pierwotnie projekt nosił nazwę Spirit of Motion, ale entuzjaści starych samochodów woleli przydomek Shark Nose, więc to właśnie ta nazwa jest najczęściej kojarzona z tym pięknie naszkicowanym i dobrze wyprofilowanym samochodem. Pochylony przód Shark Nose'a został stworzony przez jednego z najbardziej niedocenianych projektantów w branży, Amosa Northupa. Jego jasna wizja przyszłości i efektywności aerodynamicznej w połączeniu z ogromną kreatywnością pomogły stworzyć ten rewelacyjny samochód. Za przepięknym grillem krył się silnik typu L-Head o pojemności 218 cali sześciennych. Dostarczony przez Continental produkował 90 koni mechanicznych, jednak opcja do ładowania zwiększała moc do pokaźnych 116. Został przywieziony w takim stanie z Alicante. Nawet kiedyś do mnie zadzwonił pan z automobilisty i chciał przyjechać zrobić zdjęcia, no ale nie dojechał, nie wiem z jakiego powodu, dlatego dzisiaj moi przyjaciele z rzeszowskich oldtimerów nagrywają ten program i chcielibyśmy Państwu troszeczkę ten samochód przybliżyć. Skrzynia biegów, podobnie jak w większości samochodów z okresu przedwojennego, była manualna, trzybiegowa, z gałką zmiany biegów przy kierownicy.
Za dużą trójramienną kierownicą umieszczono dość duży, okrągły prędkościomierz z białą ramką z cyframi w stylu Art Deco. Nic dziwnego, że tak niewiele osób wie o istnieniu Grahama, ponieważ podczas trzyletniej produkcji, która rozpoczęła się w 1938 roku i zakończyła w 1940, zbudowano tylko nieco ponad 8 tysięcy sztuk. To niezwykły, budzący respekt projekt od pochylonego przodu z charakterystycznymi kwadratowymi reflektorami po zaokrąglone kształty przednich i tylnych błotników. Gdyby kiedykolwiek przyznano nagrodę za najbardziej charakterystyczny projekt samochodu przedwojennego w Ameryce, Graham Shirk Nose musiałby zająć pierwsze miejsce. Bardzo piękny, proszę zauważyć, nie było wtedy komputerów, jak przepięknie wkomponowana jest lampa czy lampy w błotniki. No i ten Shirk Nose, nos rekina, czyli ten przód zupełnie nieporównywalny z żadnym innym samochodem. Kort miał trochę podobny z lat 30., ale były tam bardziej proste przestrzenie. Natomiast tutaj widoczny, ewidentny nos rekina, no i ten był bardzo pięknie chromowany. W takim stanie przyjechał i bardzo się cieszę, że on do nas dotarł, bo to jest, być może, że to jest jedyny w Polsce egzemplarz w bardzo takim pięknym stanie. Który bardzo dobrze się zachował, nie? Tak, zachował się. Jest bardzo pięknie zachowany. Państwo może go pokazać w środku, jak wygląda. I jesteśmy dumni z tego bardzo. Nie wiem dlaczego, ale ten egzemplarz, czy ten w ogóle samochód u nas, bardzo się szczególnie kobietom podoba. Zapraszam serdecznie do obejrzenia nie tylko tego, ale wielu jeszcze innych samochodów. Tak, bardzo piękny. Tu bardzo się stare samochody charakteryzowały tymi elementami właśnie na masce. Wszystko jakby było pięknie dopracowane. Przy samochodzie bardzo ciekawym, zupełnie niezwykłym. Nie wiem, czy Elvisa Presleya, nie wiadomo, czy on nim jeździł, czy był w jego posiadaniu, ale w każdym razie tych samochodów, niektóre źródła podają, było 200, niektóre 400. Samochód bardzo ciekawy, właściwie można powiedzieć dla gwiazd filmu i telewizji. Pomysł powstał w latach 60. w Stanach Zjednoczonych i chyba rozpoczęta została produkcja w 68 albo 7 roku. Mechanika w tym samochodzie, sztucu Black Hawk 6 się nazywa, pochodzi z Ameryki, natomiast w Modenie został składany ręcznie w zakładach, to niedaleko Ferrari. Bardzo ciekawy samochód, ale to tak jakby był krojony pod gwiazdy filmowe, telewizyjne, bo to na co dzień do używania ten samochód chyba się nie nadawał, ale pewnie żeby gwiazd dobrzyć, o tak bym powiedział. Maska Stutza Black Hawka kryła pod sobą serducho o pojemności 7,5 litra V8 o mocy 425 koni mechanicznych. Był w stanie osiągnąć sprint do setki w zaledwie 8,4 sekundy, a jego prędkość maksymalna wynosiła 210 km na godzinę. Kiedy bogaty nowojorski bankier James O'Donnell chciał przywrócić Stutz Motor Company do życia w latach 60., wybrał nazwę Black Hawk dla pierwszego modelu produkcyjnego, przy czym oba słowa zostały połączone, aby odróżnić go od wcześniejszego samochodu służącego do pokonywania rekordów prędkości. O'Donnell zatrudnił emerytowanego stylistę Chryslera, Virgilia Exnera, do zaprojektowania samochodu. Był on oparty na Pontiacu Grand Prix i napędzany 7,5-litrowym silnikiem V8, sprężonym z trzybiegową automatyczną skrzynią biegów. Oryginalne nadwozia zostały usunięte z platformy i nowe nadwozie zostało zbudowane przez wykwalifikowanych rzemieślników w karoceria padane we Włoszech z ciężkiej stali, a następnie po 1972 roku samochody były budowane przez karoceria Saturn również we Włoszech. Fakt, że samochody musiały zostać wysłane z Ameryki Północnej do Włoch, zbudowane przy użyciu 1500 godzin pracy wykwalifikowanych pracowników na jeden egzemplarz, a następnie wysłane z powrotem do USA, przyczynił się do oszałamiającej ceny. A przypomnijmy, że Stutz Black Hawk był jednym z najdroższych samochodów na sprzedaż w Stanach Zjednoczonych w latach 70. i 80. ubiegłego wieku, sprzedając się za współczesny odpowiednik $150,000 do znacznie ponad 250,000. Każdy Black Hawk otrzymał nie tylko całkowicie nowe nadwozie, ale także całkowicie nowe wnętrze. Złocenia były wszędzie, dywany wykonano z importowanej australijskiej wełny jagnięcej, skórzana tapicerka i drewniane wykończenia pokrywały większość powierzchni.
W 70 roku w Nowym Jorku była zrobiona wystawa tych samochodów. I kiedy na wystawę został zaproszony Elvis Presley, tak mu się spodobał ten samochód, taki egzemplarz oczywiście, to oczywiście go natychmiast zakupił. No i tak się złożyło, że jakiś czas, i to niewielki czas po tym, ktoś ze służby, tak, bo to był bardzo bogaty człowiek w owym czasie, pojechał do myjni i go rozbił. No i oczywiście się bardzo zdenerwował i żeby sobie powatować tą stratę na tym pięknym samochodzie, który bardzo, bardzo sobie polubił, kupił od razu 3 czy 4. Niektóre z nich można zobaczyć w jego muzeum w Memphis, w tej chwili w Stanach Zjednoczonych. Samochód na owe czasy kosztował kilkadziesiąt tysięcy dolarów, ale równoważnik na dzisiejsze pieniądze to 220 tysięcy dolarów, czyli no takie dobrze wyposażone Mercedesy, czy tańsze nieco samochody sportowe, czyli jakieś 900 tysięcy na dzisiejsze pieniądze. To jest jakby ekwiwalent pieniężny za ten samochód. Był to samochód przeznaczony przede wszystkim dla elit i gwiazd. Możemy tutaj wymienić choćby no, Elvisa Presleya, czy Franka Sinatra, Muhammada Ali, Billy Joela, Eltona Johna, Paula McCartneya, Al Pacino i wielu, wielu innych. Johnny Cash na przykład. Produkcja nowoczesnych staców Black Hawks trwała od 71 do 87 roku przez 7 generacji. Uważa się, że w sumie wyprodukowano od 500 do 600 sztuk. Późniejsze samochody otrzymywały różne opcje silnika i skrzyni biegów, ale też ciekawostką jest to, że lakier posiadał od 18 do 22 warstw. Sam proces malowania podobno trwał 6 tygodni od początku do końca. Historia, w jaki sposób Elvis zdobył swojego pierwszego Black Hawka, była fantastyczna. Skończyło się na dwustronnej walce z Frankiem Sinatrą o drugi prototyp, który został zbudowany krótko po tym, jak został sprowadzony do USA i zanim miał szansę być pokazany publicznie. Pierwszym dealerem stacja Black Hawks był w USA Jules Meyer, który nie tracił czasu i zabrał samochód do domu Elvisa w Beverly Hills, aby go zaprezentować w nadziei na uzyskanie zamówienia na przyszły samochód. Elvis pokochał go od pierwszego wejrzenia i nalegał na natychmiastowy zakup. Meyer początkowo odmówił, tłumacząc, że potrzebuje go do pokazów samochodowych, aby zebrać zamówienia. Elvis podobno powiedział: jak myślisz, że sprzedasz więcej samochodów, kiedy ty nim jeździsz, czy kiedy ludzie widzą, jak ja nim jeżdżę? Co ciekawe, dowiedziałem się niedawno, że ostatnie zdjęcie żyjącego Presleya było wykonane właśnie na tle tego samochodu, w tym samochodzie. Ostatnie zdjęcie żyjącego Presleya wykonano w takim samochodzie. Chyba go bardzo lubił. No, a pod koniec życia no to już człowiek odchodził gdzieś daleko, ale widać jaką sympatią, jaką estymą go darzył, skoro właśnie w tym samochodzie, a nie wielu innych, bo jak Państwo pewnie wiedzą, on kupował wiele samochodów i całkiem po prostu rozdawał je ludziom, służbie, jakimś pomocnikom, przyjaciołom. To stać go było. W każdym razie taka piękna nasza pamiątka. Cieszymy się bardzo, że jeden z nielicznych na świecie tych samochodów stoi u nas w Jasińskim Muzeum, a jest ich być może kilkadziesiąt tylko sztuk w tej chwili, które ocalały. Witamy jeszcze Państwa bardzo serdecznie raz przy trzecim z samochodów nagrywanych w odcinkach dzisiaj w Muzeum Jasienickim, które stało się ośrodkiem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży. Bardzo się cieszę, że udało się stworzyć to muzeum i zapraszać tutaj młodzież. Właściwie z całej Polski przyjeżdżają ze szkół zawodowych, z techników samochodowych, ale też bardzo wielu turystów, którzy zmierza w kierunku Bieszczad, albo całkiem po prostu tych ludzi, którzy się interesują czymś więcej niż banalnymi rzeczami czy plotkami. Jesteśmy przy samochodzie, który się nazywa Studebaker Commander, 50 rok. Co można powiedzieć o tym samochodzie? Proszę zobaczyć, jak ten nos tu wygląda. Tak? Podobno dowiedziałem się od tego pana, który sprzedawał mi w Belgii ten samochód, że twórcą tego nosa i tych elementów tutaj takich związanych jakby z lotnictwem, bo to bardzo jest ten sprzęt samochodowy z lotniczym powiązany, jest, czy był twórca puszki Coca-Coli. No ktoś kiedyś musiał ją wymyślić, tak? Taka ciekawostka. Proszę zobaczyć na te skrzela. To 50 lata. Te samochody były produkowane od chyba 47 czy 48 roku. Być może BMW
ten grill implementowało z tego samochodu, bo jak Państwo wiedzą, to grill właśnie miał kształt pionowy. Najpierw węższy, później się rozszerzał, a później wypłaszczał w samochodach BMW. A tutaj jakby te skrzyna, które są jakby, oglądając samochód, trochę niewidoczne, ale jak się zajrzy trochę pod płód, to można zobaczyć. Wystarczy powiedzieć słowo Studebaker, a istnieje duże prawdopodobieństwo, że obraz, który natychmiast przychodzi na myśl, to modele z lat 1950-1951, znane jako Bullet Nose, czyli nos z pociskiem. Chociaż Studebaker był pierwszym dużym producentem, który wprowadził na rynek całkowicie nowy projekt w roku modelowym 1947, to właśnie zmodyfikowana wersja tego podstawowego samochodu, która pojawiła się 3 lata później, była paradoksalnie radykalna i odniosła sukces komercyjny. Podobnie jak ich poprzednicy z lat 1947-1949, Studebakery z kulotpornym nosem posiadały nadwozie wykonane przez Virgilia Exnera, czyli, jak pewnie pamiętacie, pana, który był odpowiedzialny za budowę naszego pierwszego dzisiejszego samochodu. To była pionierska konstrukcja, w której tył był prawie tak długi jak maska silnika. W roku 1951 wydarzyło się coś niesamowitego. Pierwsza V8 Studebakera. Commander był wyposażony w jednostkę o pojemności 233 cali, która była bezczelnie inspirowana. Niektórzy twierdzą, że był to jaskrawy przykład szpiegostwa przemysłowego przez górnozaworową jednostkę V8 Cadillaca, która została właśnie wprowadzona w 1949. W ten sposób Studebaker wyprzedził wielką trójkę, oferując pierwszy nowoczesny silnik V8 w niedrogim samochodzie. Fordowi udało się to dopiero w 1954 roku, kiedy zastąpił starożytny silnik V8, który pochodził z 1932 roku, a Chevroletowi i Plymouthowi aż w 1955 roku wprowadzeniem na rynek własnych nowoczesnych silników V8. Studebaker wprowadził również automatyczną skrzynię biegów w 1950 roku. Jedną z wartych uwagi opcji oferowanych w samochodach z ręczną skrzynią biegów był hill holder, mechanizm, dzięki któremu kierowca mógł zapobiec staczaniu się samochodu do tyłu na wzniesieniu. Subaru wprowadziło podobną funkcję w 1980 roku i nazwało ją hill holder, podobnie jak Studebaker wiele lat wcześniej. Mimo że nie był uważany za szczególnie duży samochód w swoich czasach, Studebaker o kulistym nosie swoim wyglądem odzwierciedlał optymizm swojej epoki. Przy benzynie sprzedawanej po 27 centów za galon oszczędność paliwa nie była tu wielkim problemem. Prowadzenie tego auta z kulą w nosie przypomina dziś bardziej jazdę wehikułem czasu niż cokolwiek innego. Przenosi się do czasów, gdy płynna jazda była papierkiem lakmusowym jakości. Przednie sprężyny śrubowe wzmocnione gumową izolacją zapewniają niewymowną, spokojną jazdę. Mimo stylizacji rodem z Bucka Rogersa, pokonywanie zakrętów nie jest niczym trudnym. Jak można sobie wyobrazić, rozkład masy auta faworyzuje przód, a bez wspomagania kierownicy parkowanie może być uciążliwe. Wnętrza są dość wystawne, zwłaszcza w Commanderze, którego fotele są obite materiałami najwyższej jakości. Deski rozdzielcze są wykończone błyszczącym chromem, ale są w pewien sposób modernistyczne. Nawet czcionka użyta na przyrządach jest warta poznania ze względu na swój designerski charakter. Chciałbym zwrócić Państwu uwagę na jedną ciekawą rzecz, może to dla specjalistów będzie. Te elementy są produkowane ze znalu i proszę zobaczyć, no bardzo mocno korydują, no tych wyprysków jest sporo. To materiał tani, teraz jeszcze produkowany, był chromowany, ale zobaczcie, nie wytrzymuje za długo. Natomiast ta blacha tutaj jest zrobiona z chromoniklu i nie mamy tutaj tej korzy, tak gdzie jest na tym znalu. Ale dlaczego się robi? No bo chromonikiel jest trochę droższy, zderzak jest ze stali półszlachetnej, natomiast ten toce ze znalu to koroduje. Oczywiście blacha też nie jest wieczna, bo jakieś elementy ogniska korozji wygłębnej ma. Trzeba będzie być może kiedyś malować, no ale jest tak dużo pracy przy tych samochodach, że nie sposób tego wszystkiego naraz zrobić. Proszę zobaczyć, bardzo piękny, też podoba się bardzo ludziom. Kupiłem go u pana bardzo zamożnego w Belgii, który był tam burmistrzem w jakimś miasteczku. Miał sporo hektarów, bo widzieliśmy, że te jego latyfundia były ogromne. I co ciekawe, był hodowcą osłów. Przy okazji kupna samochodów i zwiedzając świat, jak Państwo wiedzą, no dowiadujemy się różnych fajnych, ciekawych rzeczy. No w każdym razie ten pan był hodowcą osłów i powiedział mi, że stary osioł kosztuje rozrodowy 2000 euro, a oślica 4. Z wiadomych powodów, tak? No, nawet takie informacje można czasem zdobyć. No, natomiast kiedy odwiedzają mnie dzieci, większe, młodsze i młodzież także, to robię im konkursy. Właśnie konkursy, ilustrując właśnie zakup tego samochodu i historię związaną z tym samochodem,
spróbujemy udawać, jak robi osioł. Mały osiołek, średni osiołek, stary osiołek, ja jestem pierwszym, który pokazuje, jak osioł robi. W każdym razie ktoś, kto najpiękniej odzwierciedli czy odwzoruje ryk osła, dostaje ode mnie, czy od wujka Andrzeja, grosiki na szczęście. Dlatego jak mi wydają pieniądze, to proszę zawsze dajcie mi resztówki po groszu. No i te grosze rozdaję na szczęście. Oczywiście proszę sobie wyobrazić, jaka jest wielka radość, że dziecko zaciska mocno piąstkę, mówi, że nigdy tego nie wyda grosika, złoży sobie do jakiejś szuflady i będzie trzymało, dopóki nie przyjdzie do niego szczęście. A ja mówię, tak, dzieciątko, trzymaj, bo szczęście jest ważniejsze niż nawet całe to muzeum i nawet pół świata dla ciebie. Twoje szczęście jest najważniejsze. Także mamy czasem też takie historie. Staram się opowiadać ciekawie i zabawnie, bo to dzieci są, jak państwo wiedzą, są skarbem i ja bardzo kocham dzieci i młodzież i zależy mi na tym, żeby były ciekawsze, mądrzejsze, bardziej pracowite, to i oczywiście szczęśliwe. Dziękujemy serdecznie, że z nami byliście w tym odcinku. Zapraszamy oczywiście do Jasienicy Rosielnej, do zwiedzania muzeum, no i przede wszystkim poznania wspaniałego człowieka, wujka Andrzeja. No i oczywiście zapraszamy Was tak samo do subskrybowania kanału. Łapki w górę. Muszę podziękować za te piękne słowa, także no, dokładam się, zapraszam, bo to dochód jest przeznaczony na dzieci nasze, którymi się opiekujemy, a jest ich no, gdzieś około 300. Do tego, co powiedział wujek Andrzej i Łukasz, dodam tylko tyle, że dzięki, że dojechaliście z nami do końca dzisiejszego odcinka i chciałbym, żebyście oglądali następne. Nie jest to ostatni odcinek z tego miejsca, ponieważ prawdopodobnie za miesiąc czasu, może trochę dłużej, będzie odcinek poświęcony pięknemu kawałkowi motoryzacji, ale co to będzie i kiedy i jak to będzie wyglądało, dowiecie się niebawem. Do zobaczenia. Trzymajcie się.